Kajtuś szedł z babcią i dziadkiem na festyn kulinarny w parku. Nowe przygody Kajtusia. Ojej! Dziadku, zobacz, ile tu jedzenia! Tak, zgadza się. Ten festyn nazywa się Kuchnia Świata. Uczestnicy festynu przygotowują typowe dania z najróżniejszych krajów. A dla ciebie to szansa, żeby spróbować potraw, których nie jadłeś nigdy dotąd. Kajtuś czuł wiele niezwykłych i kuszących zapachów, ale zupełnie ich nie rozpoznawał. I co tam wywęszyłeś? Sam nie wiem, ale zrobiłem się głodny. No to prowadź, nie traćmy czasu. Mnie też trochę burczy w brzuchu. Dzień dobry, witam. Czym mogę państwu służyć? Dzień dobry, to jest mój wnuczek Kajtuś. Chciałby spróbować potraw z różnych krajów. W takim razie jesteś we właściwym miejscu. Próbowałeś już kiedyś tacos? Kajtuś pomyślał o daniach, które przygotowywali dla niego mama z tatą, ale nie pamiętał, by były wśród nich tacos. Chyba raczej nie. Co to jest? Taco składa się z twardej, chrupiącej tortilli, którą wypełnia się pysznym nadzieniem. No to wszystko jasne. Un taco, proszę. Bierz się do dzieła. Tylko jedz ostrożnie. Staraj się nie ściskać za mocno. O, rety. Taco rozsypało się na kawałeczki. Wyglądało tak apetycznie, ale Kajtuś nie zdążył go nawet spróbować. Czasami tak bywa z tacos. Proszę, spróbuj jeszcze raz. Ja stawiam. Dziękuję! Tylko ostrożnie tym razem. Postaraj się nie ściskać tak mocno. Kajtuś wziął taco delikatnie w obie ręce i ugryzł. Jest bardzo dobre! Taco przypadło Kajtusiowi do gustu. Podobało mu się, że jest chrupiące. Jak chrupie! Masz, spróbuj! Dobrze, Kajtusiu, dokąd idziemy teraz? Przy kolejnym stoisku kucharka mieszała coś w metalowym garze. Kajtuś był ciekaw, co to takiego. Dzień dobry, to jest Kajtuś. Kajtuś poznaje dzisiaj nowe smaki. Miło cię poznać, Kajtusiu. Co pani tak miesza? To jest curry. Curry to bardzo popularne danie w kraju, który nazywa się Indie. Dodaje się do niego wiele egzotycznych przypraw. To tutaj jest ostre, a to jest łagodne. Kajtuś nigdy nie słyszał o Indiach ani o curry. Indie? Gdzie to jest, dziadku? Indie leżą na drugim końcu świata, Kajtusiu. Da nam pani jedno ostre i jedno łagodne? Dziękuję. Ja się wezmę za to ostre. Jest w sam raz. Kajtuś zauważył, że dziadkowi poczerwieniała twarz. Dziadku, co się dzieje? Twój dziadek chyba się trochę przeliczył, zamawiając takie ostre curry. Daj to dziadkowi. To napój z jogurtu zwany lassi. Przyda się, żeby przepłukać usta. Dziękuję. Od razu mi lepiej. Jak to jest ostre, to ja tego nie chcę. Kajtuś chciał spróbować wszystkich potraw, ale pod warunkiem, że nie będą za ostre. Nie bój się, Kajtusiu. To moje jest tylko troszkę, odrobinkę pikantne. Daję słowo. Kajtuś poczuł lekkie łaskotanie w ustach, ale nie poczerwieniał na twarzy, tak jak dziadek. W ogóle nie było za ostre. Będę wiedział, które wziąć następnym razem. Dziękuję za curry. Dzień dobry. Chcesz spróbować sushi? Uwielbiam je. Sushi? Zgadza się. Sushi to typowe danie Japonii. Robi się je z ryżu i surowej ryby. Kajtuś nie miał ochoty jeść surowej ryby. Surowa ryba? Fuj! Poproszę o 3 porcje. Jedna dla mnie, druga dla babci, trzecia dla Kajtusia. Zaryzykuj. Nie wiadomo, może ci posmakuje. Dziwnie pachnie. Jakoś nie mam ochoty. Nie ma sprawy, Kajtusiu. Każdy z nas lubi co innego. Wiesz co? Najlepiej usiądźcie sobie z babcią przy stole, a ja przyniosę coś, co wiem, że lubisz.
Dziadek kupił Kajtusiowi przysmak, ale nie powiedział jaki. Dziadku, co mi kupiłeś? Zgaduj, zgadula! Kajtuś lubił zgadywanki. Okej. To danie robi się mieszając mąkę, jajka i wodę. Dobrze, no to powiem ci jeszcze, że wywodzi się z kraju o nazwie Włochy. O, wiem już! Pizza! No prawie. A jeżeli dodam, że jest to coś, co lubisz najbardziej na świecie? Kajtuś zgadł, co ukrywał dziadek. To spaghetti! Zgadza się! Najlepsze ze wszystkiego! Pycha! Kajtuś chętnie próbował nowych dań na festynie, ale wiedział jedno. Nie ma to jak spaghetti.